Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie rany mamy w naszej duszy i jak je leczyć. Zapraszam. W jednym z poprzednich materiałów Kim jest człowiek? Mówiliśmy o tym, jakie są władze naszej duszy. Tutaj tylko bardzo krótko to przypomnę. Wyższe władze, czyli władze duchowe, rozum i wola. Dwie wyższe władze naszej duszy. Rozum, władza poznawcza, wola, władza decyzyjna i również dwie niższe władze naszej duszy. Władza pożądawcza, która kieruje się na to, co jest przyjemne, i władza gniewliwa, która kieruje się na to, co jest w jakiś sposób niebezpieczne i jest ukierunkowana na to, aby pokonywać przeciwności. Dzisiaj będą nas interesowały przede wszystkim rany w naszej duszy, które zostały nam po grzechu pierworodnym. Te rany mają fundamentalne znaczenie zarówno w pracy wychowawczej, jak i w pracy samowychowawczej, a więc zarówno dla tych, którzy wychowują innych, jak i dla tych, którzy chcą sami nad sobą pracować, są to informacje absolutnie fundamentalne. A więc w wyższej władzy poznawczej, w rozumie, raną naszej duszy jest ignorancja, można by też powiedzieć niewiedza, a więc skłonność do błędu. Skłonność do wybierania tego, czy poznawania, czy uleganiu. Skłonność do ulegania fałszywym informacjom, szczególnie takim, które są dla nas przyjemne, które w jakiś sposób są dla nas wygodne. A więc rana niewiedzy, rana ignorancji w rozumie. Skłonność do błędu. W wyższej władzy decyzyjnej, w woli, tą raną naszej duszy będzie złość. Złość tutaj nie w sensie jakiejś gniewliwości, ale w sensie skłonności do wybierania jakiegoś fałszywego dobra, czyli w praktyce do wybierania zła. Dlatego, że to fałszywe dobro zawsze jest jakimś złem, skoro jest właśnie fałszywym dobrem. Natomiast człowiek z natury nie chce niczego, co rozpoznaje jako zło, jednak bardzo często rozpoznaje zło jako jakieś dobro, jako w jakiś sposób jednak dla niego coś korzystnego. Dlatego ta złość, ta rana w naszej woli skłania nas do tego, żeby wybierać coś, co jest fałszywym dobrem, skłonność do wybierania fałszywego dobra, a więc do wybierania zła. Dalej w naszych dwóch niższych władzach naszej duszy, a więc we władzy pożądawczej i we władzy gniewliwej. We władzy pożądawczej raną naszej duszy będzie nieumiarkowanie. Ta władza kieruje się na to, co jest przyjemne i tutaj oczywiście pojawia się ta pokusa, to niebezpieczeństwo, aby bez ładu i składu, bez porządku korzystać z tego, co jest przyjemne, a więc to nieumiarkowanie jest skłonnością do nadmiernego, nierozsądnego korzystania z tego, co przyjemne. Następnie we władzy gniewliwej, która służy do pokonywania przeciwności, raną będzie słabość. Słabość, czyli skłonność do tego, aby ulegać przeciwnościom, aby nie walczyć z przeciwnościami, aby poddawać się wobec trudności, które gdzieś tam się na naszej drodze piętrzą. To są rzeczy, które każdy z nas ma cały czas przy sobie, które cały czas gdzieś tam grają w naszej duszy i które grają również w duszy małego dziecka. I od samego początku trzeba mieć tego świadomość, że już małe dziecko będzie te skłonności w mniejszym lub większym stopniu w sobie miało i dlatego wychowawcę czeka od samego początku właśnie praca, pilnowanie, dbanie o ten rozwój, o leczenie tych ran właśnie poprzez praktykowanie odpowiednich cnót. Cnót kardynalnych, tych cnót fundamentalnych, które będą służyły do tego, żeby te rany podstawowych władz naszej duszy zaleczyć. I teraz kilka słów właśnie o nich. Jeszcze jedno słowo a propos tego. A więc widzimy, że praca wychowawcza jest właśnie pracą. Nie można zostawić dziecka samemu sobie. To są takie ruchy naturalistyczne w pedagogice, które twierdzą, że wychowawca powinien tylko nie przeszkadzać w rozwoju. Uwaga!
Równie dobrze można powiedzieć, że ogrodnik powinien tylko nie przeszkadzać roślinkom w tym, żeby one rosły. Nie, ogrodnik musi włożyć w to pewną pracę, musi oczyszczać ten ogród i podobnie wychowawca musi dbać o odpowiedni rozwój, o to, żeby dobre cechy w dziecku się rozwijały, a żeby zwalczać te złe cechy, bowiem każdy z nas ma w sobie te złe cechy. Również tutaj jest pewna naiwność w tych współczesnych prądach pedagogicznych, które mają takie naturalistyczne zacięcie, które twierdzą, że człowiek jest z natury swojej po prostu absolutnie dobry, że nie ma w nim żadnych złych skłonności. Jednak ta właśnie niewiedza, złość, to nieumiarkowanie i ta słabość, to jest od samego początku w każdym z nas. I dlatego potrzebujemy pracy wychowawczej, a tutaj konkretnie pracy z tymi czterema cnotami kardynalnymi. A więc od początku. Rozum, który skłania się do ignorancji, do niewiedzy i cnota, która ma temu zaradzić, którą należy wypracować, to jest cnota roztropności. Czymże jest ta cnota roztropności? Cnota roztropności jest to sprawność. Każda cnota jest sprawnością, umiejętnością do szybkiego, do sprawnego wybierania odpowiednich środków do konkretnego celu. A więc sprawność absolutnie fundamentalna i ma ona zaleczyć właśnie tą naszą niewiedzę, tą skłonność do tego, żeby wybierać fałszywe dobro. Powiem, gdy człowiek poznaje jakiś cel i później szuka do niego odpowiednich środków, to nie da się tak łatwo zwieść temu, co jest w jakiś tam sposób przyjemne, co może się wydawać atrakcyjne, ale do tego celu nie prowadzi. A więc roztropność, pierwsza cnota kardynalna, lecząca rany naszego rozumu. Następnie wola i jej rana, czyli złość, skłonność do tego, żeby wybierać fałszywe dobro i ją zaleczyć ma sprawiedliwość. Cnota, a więc sprawność, umiejętność szybkiego, sprawnego, chętnego oddawania każdemu to, tego, co się jemu należy. A więc znowu piękna, fundamentalna cnota, zdolność oddawania każdemu tego, co się jemu należy. Następnie niższe władze naszej duszy, władza pożądawcza, rana tej władzy, nieumiarkowanie. Cnotą, która ma zaleczyć tą ranę naszej duszy, jest oczywiście umiarkowanie, a więc sprawność, która pozwala nam odpowiednio korzystać z tego, co przyjemne, w odpowiedni sposób, w odpowiedniej mierze, stosownie do okoliczności, celu, możliwości, sytuacji itd., itd. Następnie niższa władza gniewliwa, rana tej duszy jest to słabość i cnotą, która będzie przeciwna tej ranie, która będzie zaleczała tą ranę, jest oczywiście cnota męstwa. I ta cnota pozwala nam wytrwać w przeciwnościach, pozwala nam pokonać przeciwności, te, które się da, i wytrwać w tych trudnościach, których w tej chwili usunąć nie możemy. A więc roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Cztery cnoty kardynalne, czyli te cnoty, które, na których niejako zawisa całe nasze życie duchowe, na których, od których zależy również całe nasze życie naturalne tak naprawdę. Powiem, te rany, o których tutaj mówimy, są absolutnie fundamentalne. Bez wypracowania tych cnót, a wypracować je należy jak najwcześniej, właśnie już u małego dziecka, człowiek całe życie jest kaleką. Człowiek całe życie na poziomie swojej duszy jest kaleką. Jeśli brakuje mu tej roztropności, to oczywiście będzie cały czas szedł w kierunku jakichś tam chwilowych w zasadzie fałszy, które rozpoznał jako coś wartego, jako prawdę, tak? Coś, co fałszywie rozpoznał jako prawdę, i całe życie będzie gonił za wiatrem, szkodząc sobie i innym. Dalej, cnota sprawiedliwości, bez której człowiek ćwiczy, wyrabia w sobie takie przekonanie czy nawyk szukania wszystkiego dla siebie, szukania jak najwięcej dla siebie i dbania o prawa innych, o to, co innym się należy. I tu bardzo często widzimy właśnie przez te współczesne prądy pedagogiczne, bardzo często widzimy, że tej cnoty bardzo, bardzo brakuje. Człowiek nie wyrobi w sobie, jeśli nie wyrobi w sobie cnoty sprawiedliwości, bardzo często widzimy to już w dzieciach. Dzieci, które tylko wszystko chcą dla siebie, które nie potrafią dostrzec tej potrzeby drugiego człowieka, a nawet prawa drugiego człowieka. A więc sprawiedliwość.
Następnie we władzy pożądawczej umiarkowanie, znowu jeśli tego się nie wypracuje, człowiek podąża całe swoje życie za rozkoszami, za różnymi przyjemnościami, znowu raniąc siebie, raniąc innych, nic w życiu nie osiągając, kończąc przeważnie tragicznie. Następnie we władzy gniewliwej męstwo, bez tej cnoty, znowu człowiek załamy się prędzej czy później, nie znajdzie w sobie siły, żeby dźwigać ciężary tego życia, jeśli ta cnota nie jest wypracowana. W jaki sposób wypracowywać te cnoty? Otóż cnoty są sprawnościami, a każda sprawność, jeśli chodzi o informacje o sprawnościach, to były one w poprzednim materiale z tego cyklu w szkole Akwinaty. Materiał ten był zatytułowany Dlaczego wychowanie zawodzi? Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Jak wypracować takie sprawności? Otóż właśnie trzeba pracować. Trzeba je wyrabiać poprzez akty, poprzez praktykowanie tych cnót. To wymaga po prostu stałego powtarzania. Tak samo jak żeby nauczyć się gry na pianinie, trzeba praktykować. Tak samo, żeby nauczyć się sprawiedliwości, trzeba tą sprawiedliwość praktykować. Dlatego od samego początku należy dziecko uczyć właśnie roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa. Od samego początku trzeba wdrażać dziecko w te akty. Wskazywać, że to jest dobre, to jest złe. Nagradzać i karać. Dawać pochwały i nagany. Pochwały właśnie za praktykowanie tych cnót i nagany za ich niepraktykowanie, czy też za praktykowanie tych ran naszej duszy, tych przywar, z których wynikają te grzechy, o których przed chwilą mówiliśmy, to znaczy nieumiarkowanie i tak dalej, i tak dalej. A więc należy od samego początku człowieka prowadzić, wyrabiać w nim najpierw nawyki, czyli najpierw dziecko nie będzie rozumiało, dlaczego to jest słuszne, aby właśnie każdy dostał to, co się jemu należy, że nie może wziąć sobie wszystkich cukierków, tylko że na przykład właśnie musi się nimi w jakiś sposób podzielić, dlaczego każdy dostaje jakieś tam obowiązki i tak dalej. Dziecko będzie tego na początku, nie będzie tego na początku rozumiało, natomiast najpierw musi się po prostu nauczyć. Najpierw mogło to być po prostu nawyki, wyrobione przyzwyczajenia, że należy postępować w ten i w ten sposób, że należy postępować stosownie do celu, patrząc, jaki jest cel danego działania, że należy właśnie każdemu oddać to, co się jemu należy, że należy praktykować umiarkowanie, że należy nie poddawać się w trudnościach i z czasem mądry wychowawca będzie prowadził dziecko do tego, żeby ono rozumiało, że to faktycznie są cnoty, że to jest coś pięknego, coś wartościowego, dlaczego należy to robić, że to właśnie zalecza rany naszej duszy, że to sprawia, że stajemy się lepszym człowiekiem, że to udoskonala nas, że to otwiera nas ostatecznie również na Bożą łaskę, bowiem łaska Boża buduje na naszej naturze. To nasza natura jest tą glebą i tutaj wypracowywanie tych cnót oczyszcza tą glebę, sprawia, że to ziarno łaski będzie mogło wzrosnąć i przynieść ten owoc 30, 60 i 100-krotny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.